Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wiara rodzi się ze słuchania. Słuchamy słów Chrystusa zapisanych na kartach Ewangelii właśnie w tym celu, aby nasza wiara wzrastała. Nie można uważać siebie za Chrystusowego ucznia, jeśli się nie słucha Jego słów i nie żyje się nimi na co dzień. Te ostatnie dni Wielkiego Postu, bo już za kilka dni Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień, nakłaniają nas do refleksji, jak wykorzystaliśmy tę szansę, którą dał nam Bóg. Ostatnie miesiące, kiedy życie społeczne w naszym kraju i na całym świecie zamarło w wyniku pandemii, a niektórzy z nas, korzystając z łaski dyspensy, uczestniczą w Eucharystii tylko wirtualnie, był to dla nas, ludzi wierzących, czasem bardzo trudnym. Szczególnie bolesna jest niemożliwość przystępowania do stołu Pańskiego, do Komunii Świętej. To momenty szczególnie trudne dla ludzi głęboko wierzących. Ale może właśnie takie doświadczenie jest nam potrzebne, abyśmy jeszcze bardziej zatęsknili za Jezusem, aby nasza miłość ku Niemu stała się bardziej żarliwa. Rozmowa Jezusa z faryzeuszami sprawiła, że wielu z nich uwierzyło słowo Mesjasza. To, co ostatecznie się liczy w naszym życiu, to mocna wiara, żarliwa miłość i nadzieja zdolna przezwyciężyć wszelkie trudności. Prośmy Boga, aby Jego łaska pozwalała nam wzrastać w cnotach teologalnych i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie pomimo rozmaitych życiowych trudności.